rany! Co za nuda! Ach, naprawdę nie mam co robić. W domku posprzątałam, książkę przeczytałam. Och, i jeszcze te hałasy. Te hałasy są po prostu nie do zniesienia. Ciągle tylko jakieś stukanie i pukanie. Kto tak hałasuje? Oj, moja droga sąsiadko! Czy pani też przeszkadza to ciągłe walenie, stukanie i pukanie? Chyba ktoś buduje dom obok nas. O rany, nowy sąsiad? Ale czad, ale ekstra. Będę miała z kim się pobawić i z kim porozmawiać. Nie ma co się cieszyć. Tak naprawdę nie wiadomo, kto to taki. Oby tylko ktoś milutki. Oj, tu w okolicy same laleczki LOL mieszkają. A wszystkie laleczki LOL są miłe. La 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 la, la 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 la. Idę się poznać z nowymi sąsiadami. La 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 la, la 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 la. Może tak jak ja, uwielbiają kotki. O rany, ja cię kręcę, spójrz tylko na to. Ale ten dom jest gigantyczny. Tutaj to się pomieści więcej niż jedna laleczka LOL. O, jak wszystko ładniutko poukładane, milutkie i mięciutkie. No tak, miałam rację. Tutaj to tylko jeszcze kota brakuje. Co ty masz z tymi kotami? Wiesz, że na świecie są też inne zwierzęta? No pewnie, że wiem. Ale kotki są najsłodsze i każdy mi to przyzna. O rany, a co tam się dzieje? Ktoś chce się wkraść do mojego domu. O rany, ledwo się tutaj wprowadziłam. Przepraszam najmocniej, ale o co chodzi? Dlaczego się tak przyglądacie tutaj? Ja mieszkam w tym domku. O, witam serdecznie. Jesteśmy pani sąsiadkami. Mieszkamy zaraz obok. Chciałyśmy panią upomnieć, że strasznie pani hałasuje. No nieprawda. Proszę jej nie słuchać. Chciałyśmy tylko się z panią przywitać. W końcu od dzisiaj będziemy blisko siebie mieszkać. Ojej, jak mi miło, jak mi cudownie. Witam panie serdecznie. Przepraszam, że o to zapytam, ale czy pani kocha kotki, tak jak ja? Bo widzę, że pani ma uszy królika. Króliczki i kotki to moje ukochane zwierzaki. A ja mam kotka. O rany, właśnie gdzie on jest? Kić, 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 kić. Kociaczku, to jest mały śpioch. O rany, ile można marudzić o tych kotach? Czas załatwić sprawę tego hałasowania. Oj, i jest mój kociak. Wiedziałam, że tam, gdzie mięciutko i milutko, tam na pewno się położy. Miau, miau, brrr, miau. Och, słodziaczku, moja kochana, przywitaj się z gośćmi. Oj, nie, musisz się tak do mnie łasić. Ja zdecydowanie bardziej wolę psiaki. No, sio, sio, uciekaj mi stąd, kocie. Jak tak możesz mówić do tej małej kociej piękności? Przecież to jest cud zwierzaczek. Ojej, widzę, że jedna sąsiadka mnie bardzo polubiła, ale druga chyba za mną nie przepada. Kotek, kotek, kici, kici. Och, zakochałam się w tobie od pierwszego wejrzenia. Normalnie dom wariatów. Gadu, gadu, pitu, pitu. A od jutra znowu się zacznie stukanie, pukanie i remontowanie. Gdzieś tutaj w torebce miałam małą niespodziankę i nie, to nie było nic kociego. Ach, muszę to wręczyć mojej nowej sąsiadce, aby już się tak na mnie nie wściekała. Chciałabym panią bardzo przeprosić za te hałasy. No wiem, głupio wyszło. No przepraszam z całego serca, ale remont już jest skończony. Na pewno? Nie będzie już żadnych hałasów? Obiecuję, nic już pani nie usłyszy. A w ramach przeprosin, to ja mam dla pani mały prezencik. Proszę, ten uroczy mały zestaw Little's Pet Shop.
ze słodkimi zwierzaczkami. Little's Pet Shop, Little's Pet Shop, Little's Pet Shop. Normalnie oszalałam. Ja kocham kotki. Czy tu są jakieś słodkie kociaki? Ojej, nie spodziewałam się. No, w zasadzie to nie trzeba było, bo skoro remont się skończył, to chyba już problemu nie ma. Ale bardzo dziękuję. O rany, dawno od nikogo nie dostałam żadnego prezentu. I na całe szczęście nie ma tutaj żadnych kotków. Czy mi się wydaje, czy to są dwa urocze psiaki? O, w moich ulubionych kolorach. Takie galaktyczne. Normalnie cudo. Chyba nie będę czekać, tylko od razu to otworzę. O, wcale nie jest takie łatwe. Och, ten papier mocno się tutaj trzyma. Oj. Jest, udało się. Tam, tadadam. Little's Pet Shop. Seria trzecia. O, kochane zwierzaczki. No, jestem ciekawa, jakie wy zwierzaki lubicie. Może napiszcie to na dole w komentarzu. Czy bardziej kochacie koty, czy psiaki? Ha, jestem ciekawa. Tam, tadadam. O, dwa słodziaczki. Och, co za cudo. Dwa urocze psiaki. Jakie one mają oczy. Naprawdę, takie kosmiczne. Jaka szkoda, że nie ma tam kota. No trudno. Chyba byłoby już za dużo kotów na tej ulicy. O rany, widzieliście to? Dziewczyny, zobaczcie! Ale czad! Te psiaki pokochały tego kota! Hej dziewczyny, ja wam teraz zazdroszczę. Wy będziecie mogły razem na spacery chodzić i się umawiać na zabawy wspólne z tymi zwierzakami. Ach, no prawda, nigdy nie przypuszczałam, że będę miała taką niespodziankę. O rany, ja to już od razu pokochałam te psiaki. Nie wyobrażam sobie nawet teraz życia bez nich. Chyba ktoś się już tutaj nie gniewa o te hałasy, które chyba tak naprawdę tobie przeszkadzały. O rany, dzięki wielkie. Och, już się bałam, że ona mnie nie wybaczy. No, ale musiałam zrobić remont. Nic na to nie poradzę. Ale obiecuję, tak jak mówiłam wcześniej. Od teraz już będzie cisza. Miau. Brrr. Miau. Miau. Ale śmiesznie. Kociak woła psiaki do wspólnej zabawy. Kto by pomyślał, że koty i psy niby się nie lubią. A tu taka wielka miłość. O rany. Jak to dobrze, że się tutaj przeprowadziłam. Poznałam dwie wspaniałe przyjaciółki. Kocią, uroczą dziewczynę. No spójrzcie tylko na to. Co za wyjątkowa laleczka. Jedyna w swoim rodzaju. W żadnym zestawie LOL takiej nie znajdziecie. Ona jest po pięknej metamorfozie. I nikt inny nie będzie mieć drugiej takiej samej. A teraz powiem wam coś w sekrecie. Ale nikomu ani słowa. Bo tej dziewczyny to ja się trochę przestraszyłam. O rany, ciemne ubranie, ciemne włosy. Jakoś tak dziwnie podzielone na różowy i czarny. I ten makijaż. Och, naprawdę się jej bałam. Psiaczki, moje kochane, słodziaki galaktyczne. Wracamy do domu. Chodźcie, idziemy. Och, dzięki wielkie. Już się na nic nie gniewam. Wpadnę jutro. Psiaki będą chciały się pobawić z kociakiem. I tak a propos, wcale nie trzeba się mnie bać. Jestem po prostu wyjątkowa. Ups, co za wtopa. O nie, ona to słyszała. A nie przejmuj się. Dużo osób tak na nią reaguje. Niby, że to mroczna, niby, że to straszna. A tak naprawdę wszyscy wiemy, że wszystkie laleczki LOL Surprise są kochane i wyjątkowe. A i szczególnie te, które kochają małe, słodkie kociaczki. Nowa sąsiadka i obsesja na punkcie kotów. Tak w skrócie można podsumować ten odcinek. Mam nadzieję, że ta opowieść wam się spodobała. Od czasu do czasu będę właśnie nagrywać takie bajki. Wiem, że część z was je bardzo lubi, a część nie za bardzo.
No ale od czasu do czasu można obejrzeć taką krótką historię. Dodatkowo przecież w tych bajeczkach z hashtagiem Sylwia opowiada będziecie mogli obejrzeć moje przepiękne laleczki, w tym tego oto słodkiego fioletowego kociaczka. Do usłyszenia! Pa, pa!